granicy, na krzyżówce ulicy Włodków i ulicy Orzeszkowej. Otóż dzięki pomocy rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który się nazywa w tym momencie Ład Polski, pierwszy nabór, otrzymaliśmy dofinansowanie, podobnie jak wiele samorządów, akurat w tym przypadku do przebudowy i budowy ulicy Orzeszkowej. Ulica Orzeszkowej łączy główną ulicę Terespolu, ulicę Wojska Polskiego. Za moimi plecami widać końcówkę wyasfaltowanej części ulicy Orzeszkowej, a dalej to jest droga typowo-gruntowa, która łączy się bezpośrednio z drogą krajową. Po wybudowaniu tej ulicy na całym tym odcinku ponad kilometr, z około 400 metrów, samochody, podróżni, mieszkańcy, ci, którzy przyjeżdżają do Terespola, jeżeli przejazd kolejowy jeszcze przed wybudowaniem tunelu, bo takie tunele będą budowane w Terespolu, nie będą musieli czekać na zamkniętym przejeździe kolejowym, po prostu sobie skrócą drogę i dojadą do drogi krajowej, bądź z drogi krajowej do ulicy Wojska Polskiego. Jest to inwestycja warta ponad 2 miliony złotych, przy wkładzie własnym 5%. Jest to inwestycja dwuletnia, finał tej inwestycji będzie w październiku roku 2023. I z tego, co tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, ulica będzie szersza, około 6 metrów. Tak, zabudowa jest stosunkowo blisko pasa drogowego, blisko jezdni, w związku z powyższym nie było miejsca, żeby wybudować chodnik, ale szerokość ulicy to będzie od Wojska Polskiego do Błotkowa 6 metrów, a od Błotkowa w kierunku drogi krajowej na niektórych odcinkach 6, ale na niektórych 5,5.